Siemanko, z tej strony Podlaski Centrum, Fabian. Dzisiaj troszkę papierkowie roboty mam, troszkę trzeba poopłacać troszkę faktur. Się nazbierało troszkę zaległości. O, nie pokazywałem wam, zobaczcie. Zobaczcie, jak fajnie posegregowaliśmy sobie, zrobiliśmy kody kreskowe do naszych najmniejszych rzeczy, typu łożyska, typu jakieś konektory i tak dalej, żeby ułatwić sobie życie w sklepie. O, i w sumie, nie wiem czy widzieliście, w sumie jeszcze nakręcimy dla was filmik o tym, jak nasz sklep teraz wygląda. Tylko musimy troszkę posprzątać. Ale w każdym razie zobaczcie, jakie fajne mamy szafy przesuwne. Przesuwamy szafę, a tu kolejna. A tu kolejna ściana. Także fajne takie rozwiązanie, żeby jak najszybciej was obsługiwać. Także dzisiaj krótko tak naprawdę. Myślę, że jutro coś dłuższego nagram, bo dzisiaj troszkę nie mam czasu. O, w sumie to wam powiem taką nowość, że mówiłem coś ostatnio o torze modelarskim. Dzisiaj właśnie idziemy na spotkanie z pewną osobą, porozmawiać o torze modelarskim w pewnym miejscu w Białymstoku. Szczegółów jeszcze nie zdradzam, bo w sumie nie ma co tam palcem na wodzie to pisane. W każdym razie, jak coś będzie wiadomo, to damy wam znać. No słuchajcie, wracamy z Adrianem i z Krystianem ze spotkania z włodarzami, nie powiem czego jeszcze, ale może być ciekawie. Panowie mają się zastanowić, ile by chcieli, ile by kosztowało najem toru, jeżeli to będzie w naszej, powiedzmy, w naszych pieniążkach, że tak powiem, w naszym budżecie, to otwieramy stowarzyszenie i robimy tor. Także no, miłego dnia i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie, hej!